Świdnicy przy ulicy Pogodnej trwa budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. Efekty pracy widać gołym okiem, udowadniając oto stan schroniska podczas naszej ostatniej wizyty. A tak wygląda teraz. Prace postępują zgodnie z planem. W chwili obecnej przykrywana jest więźba dachowa, na ukończeniu są też instalacje. Naszym głównym celem jest przede wszystkim stworzenie warunków do prowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt. Będziemy ściśle współpracować ze świdnickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a myślę, że w schronisku znajdzie pracę wielu miłośników psów i kotów, którzy w formie wolontariatu będą pomagać bezdomnym zwierzętom. W kwestii przypomnienia, aktualne prace to pierwszy etap budowy, który obejmuje budowę budynku głównego z segmentem administracyjnym i socjalnym, segmentem weterynaryjnym oraz segmentem gospodarczym, a zakończenie tego etapu ma nastąpić do końca czerwca bieżącego roku. Następnie wybudowany zostanie pawilon dla psów, chłodnia, śmietnik, dojazd oraz parking. Bezdomne zwierzaki mogą być spokojne, już niedługo będą miały gdzie zamieszkać.